Witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną wraperek, cleanerek, pewna powierzchnia jest tu napisane i przed aplikacją do folii oczywiście jest stworzony profesjonalny środek do odtłuszczania i przygotowania powierzchni przed procesem klejenia. Nie zostawia białego nalotu. No, produkt mocny. Nie będę ukrywał, mocny. Na felgach, które mam delikatne, jak go psiknąłem bezpośrednio, zaczęło wchodzić w reakcję, czyli jak jest słaby klar, na rozrabia. Może zostawiać czerwony barwnik na białych lakierach akrylowych. Dokładnie. Uważamy na niego. Mocny zawodnik. Podpowłoki testowałem, odtłuszcza pięknie. Naprawdę. Minus tego produktu, trzeba go trochę więcej, bo jest taki suchy. I zapach. Rozcieńczalnik, typowy rozcieńczalnik, benzyna, czyli tutaj bez polotu, nie męczy za bardzo. Jeżeli chodzi o odtłuszczanie, naprawdę robi to bardzo dobrze, rewelacyjnie, ale trzeba uważać, naprawdę mocny zawodnik. I teraz tak, co chciałem powiedzieć, kurczę, ktoś napisał na fejsie kiedyś, żebym sobie go porównał z Avery Dennisonem, moim ulubieńcem. No nie. Fakt, że ten kosztuje połowę ceny, no i ta cena tutaj jest jednak adekwatna do jakości. Nie jest to zły produkt, naprawdę fajny, przed powłoką nie bałbym się go zarzucić jako odtłuszczacza. Poczekać powiedzmy z godzinkę, żeby nie zostawia rzeczywiście smug. Do wymycia pasty mistrz, naprawdę, killer. Wymywa obłędnie, ale trzeba go dużo. Także tutaj, jeżeli o oszczędność, będzie ciężko. Specjalny atomizer, żeby mgłę konkretną zrobić. No, takie nitro, kurczę, bym nawet powiedział. Także tutaj, jeżeli chodzi o zapach, średnio. No dobra. Chociaż nie, pojawia się taki gdzieś na końcu słodkawy, jak już odparuje to nitro. No przyjemnie. Oranżatka. No przyjemnie. Tak czy tak, jakbym miał wybrać między Avery Dennisonem a tym produktem, wybrałbym Avery Dennisona. Czy porównałbym go też do
FX-a, czy no nie ta półka, nie ta półka. Ten ewidentnie widać, że on jest tak pod folię. Bardziej pod folię, jest taki szorstki, agresywny, naprawdę mocarz. I proponuję uważać na białych, akrylowych, ogólnie na białych. Jak za mocno pojedziesz i będzie za ciepły panel, zostawi po sobie barwnik. I słabe lakiery, bardzo słabe, jak będzie jakościowo kiepski, zamuli. Pójdzie w reakcję. Także tutaj bym proponował uważać przy tym produkcie, co nie jest powiedziane, że jest zły. Jest agresywny. Który raz to powiedziałem? Piąty, dziesiąty. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!